Witaj, siostro, bracie, w świetle. Tym filmikiem inauguruję pewien cykl, być może nawet to będzie osobna playlista, którą zatytułowałam El Conha z Księżyca. I będą to takie różne księżycowe wieści, ponieważ od lat moja więź z Księżycem jest bardzo mocna i pogłębia się z roku na rok. Bardzo głęboko odczuwam wszelkie pełnie, nowie i inne ruchy ciał niebieskich. Od lat też inspiruję się fantastycznymi, wnikliwymi, bardzo rozwijającymi świadomość, samoświadomość i świadomość tego, co nas otacza w świecie, w kosmosie i jak na nas wpływa, artykułami publikowanymi przez Marię Moonset Matuszewską na jej blogu Moonset Story. I z tego blogu będę korzystać, z tych opisów właśnie w tych filmikach, przepuszczając je przez siebie, wybierając te fragmenty, które są mi tak jakby podświetlane na dany moment, dodając jeszcze od siebie pewne, najczęściej wglądy numerologiczne dotyczące daty czy godziny kulminacji danej pełni, czy również innych jakichś informacji, które spływają z innych źródeł i również spływają do mnie samej z wyższych wymiarów, od źródła, od różnych świetlistych istot. Ponieważ jest to pierwszy taki inauguracyjny filmik, do którego zbieram się już od kilku tygodni, więc będzie on taki najdłuższy i kompleksowy, ponieważ będzie dotyczył trzech ostatnich kulminacji cyklu Księżyca, które w taki niezwykły sposób się łączą, tworzą most jakby między starym a nowym rokiem. Ale najpierw chcę Wam wszystkim złożyć życzenia na ten nowy rok. Przełom roku 2023-2024 był dla mnie tak intensywny i wewnętrznie, i zewnętrznie, że dopiero teraz wypuszczam i na Facebooku, możecie znaleźć na moim profilu Facebooka w wersji tekstowej i zdjęciowej to wszystko, o czym teraz mówię. Dopiero teraz to wypuściłam i w przestrzeni Facebooka, i tutaj na YouTubie to, co przechodziło do mnie przez ostatnie tygodnie, co stopniowo przygotowywałam, żeby się tym z Wami podzielić. No ale najpierw to zaległe życzenia. Kochani, podążając za światłem, płyńcie na falach życia w ten rok 2024, którego cyfry tworzą ósemkę nieskończoności. Niechaj każdy jego dzień i każda noc będzie zanurzeniem w oceanie miłości, w niekończącym się bezwarunkowym przepływie radości, błogości, ekscytacji, inspiracji, entuzjazmu, zachwytu, pasji tworzenia, wdzięczności, spokoju i ufności, że wszystko nie tyle przydarza się nam, ale zawsze dzieje się dla nas, dla naszego rozwoju i dla najwyższego dobra wszystkich istot we wszechświecie. To będzie, to jest cudowny rok. Błogosławię dla Ciebie, siostro, bracie i Twoich bliskich pełne fantastycznych przygód rejsy po oceanie miłości w archipelagu Wysp Szczęśliwych, gdzie wszystko jest możliwe. Kapitan El Conha. Amen i aho! I tak jest. 27 grudnia jeszcze starego roku 2023 mieliśmy pełnię księżyca w znaku raka. Maria Moonset na swoim blogu Moonset Story określiła ją mottem powrót do domu. Jakże pięknym. Data tej pełni daje nam w sumie 19. To jest 2, 7, 1, 2 i 2, 2, 3 z roku. Więc 19, a dziewiątka z jedynką daje nam dziesiątkę, co z kolei nam się redukuje do jedynki. Więc mamy 10-1 i pięknie nam to symbolizuje koniec i początek, czyli jakby domykanie jednego cyklu, zaczynanie nowego, co podkreśla dodatkowa jedynka w godzinie kulminacji, która niesie ze sobą też mistrzowską liczbę 33, symbolizując energię Chrystusową, tak zwaną Christ Consciousness, miłość bezwarunkową. No ale kiedy tą godzinę dodamy do siebie, 1, 3 i 3, to wychodzi nam 7, jak suma cyfr w starym
tym 2023 właśnie roku, który się tą pełnią domyka. I ta siódemka wraz z jedynką z daty tworzy nam ósemkę, czyli sumę cyfr w tym nowym 2024 roku, którego jest zapowiedzią. Z jednej strony mamy tą siódemkę właśnie odchodzącego roku i ósemkę nadchodzącego, czyli tego, w którym już jesteśmy. I tu kilka słów takich dla mnie osobiście szczególnie znamiennych wobec tego, że ja jestem numerologiczną jedynką, a najbliższa mi we wszechświecie istota to numerologiczna siódemka, więc w połączeniu tworzymy właśnie ósemkę nieskończoności, jak odwieczna więź naszych dusz, wpisaną w ten nowy rok nieskończonych możliwości, otwierający się w świetle księżyca w naszym wspólnym księżycowym znaku, z angielska moon sign, czyli takim znaku, w którym przebywał księżyc w momencie naszego urodzenia. I był to rak, który dla księżyca jest jak po długiej wędrówce przez inne znaki, właśnie powrót do domu. I teraz kilka fragmentów wybranych z pięknego, wnikliwego opisu z artykułu na Moonset Story. I możecie sobie, słuchając o tym, przypomnieć, jak przeżywaliście ten czas właśnie około świąteczny, bo wypadało to 27 grudnia, więc tuż po świętach ta pełnia miała swoją kulminację. Jak się wtedy czuliście? Możecie na to popatrzeć już teraz z dystansu. Pełnia w raku to dobry czas na regenerację fizyczną i emocjonalną, przepuszczanie przez ciało wszystkiego, co może nam się przypominać, co może nas poruszać, integrowania doświadczeń z całego kończącego się roku. To jak relaksująca kąpiel po męczącym czasie, puszczanie napięć, czasem uwalnianie łez, czasem otulanie ciała wdzięcznością, czasem zaś wylewanie czegoś z kąpielą. Zbieramy teraz zasoby do przyszłorocznej podróży, zbieramy idee, wizje, marzenia, ale też oczyszczamy się emocjonalnie, puszczamy przeszłość z zaufaniem, że przyjdzie nowe. Niektórzy z nas mogą poczuć, jak otwierają się trudne tematy z przeszłości, które wymagają uwagi i uzdrowienia, czasem związane z naszą rodziną, z poczuciem braku przynależności, szukaniem swojego miejsca w świecie lub z tym, jak traktujemy naszą własną wrażliwość, emocje, potrzeby. Może to wydobywać na powierzchnię uśpione zranienia, jak i pomagać w uzdrowieniu tych, które męczyły nas zbyt długo. Zgadzając się na swoje emocje, na swoje silne reakcje, na to, co w nas prawdziwe i często również delikatne, obejmujemy siebie samych, kończymy samo odrzucanie i dajemy sobie to poczucie przynależności i akceptacji, którego nie otrzymaliśmy z zewnątrz. To bardzo delikatne tematy, więc ważne, byśmy byli dla siebie w tym bardzo cierpliwi, uważni i kochający. Szczególnie ważne jest uszanowanie i wyrażenie naszej emocjonalnej strony. Możliwe, że będą nami targały silne emocje, ale możliwe też, że zaangażowani w to, co się dzieje w świecie zewnętrznym, mało będziemy im dawać miejsca, co zacznie się na nas szybko odbijać. Dlatego warto w tym czasie dać sobie przestrzeń na to, by wsłuchać się w swoje uczucia. Także te, które do tej pory ukrywaliśmy lub negowaliśmy. Warto je uwolnić, by oczyścić atmosferę, odnaleźć autentyczność i szczerość w ważnych dla nas relacjach i uwzględnić te potrzeby, które dotąd były pomijane. Czas ten sprzyja zauważaniu tego, co nas rani i przyglądaniu się temu, jaka historia stoi za poczuciem zranienia. Trudne emocje są dla nas przewodnikiem. Pokazują, gdzie nie zadbaliśmy o siebie, czego nam brakuje, a gdzie robimy coś wbrew sobie. Przeżycie ich w pełni pozwala nam często zrozumieć, skąd się wzięły, ale co ważniejsze, jest jedynym sposobem na to, by odeszły i zrobiły miejsce na inne doświadczenia. Czas tej pełni jest również dobry na to, by uzdrawiać zranienia rodzinne, a dotyczy to szczególnie
relacji z matką i z innymi kobietami. Temat kobiecości i rodzicielstwa jest mocno podkreślony, choć niekoniecznie łatwy. Możemy spotkać się ze zbyt wysokimi oczekiwaniami wobec siebie i innych, z negowaniem znaczenia emocji, z usztywnieniem, które utrudnia nam bliskość. Pełnia ta jednak jest bardzo sprzyjająca w wychodzeniu z tych trudnych uwikłań, w poszerzaniu naszej wewnętrznej przestrzeni, budowania domu, w którym czujemy się nie tylko bezpieczni, ale też wolni. Jest to czas powrotu do domu w nas, otwierania drzwi dla samego siebie, ugoszczenia, przyjęcia, zarówno tego, co trudne, jak i tego, co jest źródłem naszej siły, przyjęcia naszych korzeni, jakiekolwiek są, tak by mogły przez nie znów popłynąć żywiące soki, nawet jeśli wpierw przyjmą formę oczyszczających łez. Warto skorzystać z tego czasu, by połączyć się z Matką Ziemią, z tym, co nas łączy z przodkami, co zasila, co daje oparcie i poczucie bezpieczeństwa, jakąkolwiek to dla nas przyjmie formę. I ufam, że pełnia w raku przyniosła Wam, nam wszystkim, czułe obmycie z trudów kończącego się roku, oczyszczanie, uwolnienie i odnalezienie drogi do bezpiecznego domu w nas. Amen. I aho, dla najwyższego dobra wszystkich istot we wszechświecie. I tak jest. 11 stycznia, już w nowym 2024 roku, mieliśmy nów Księżyca w znaku Koziorożca. I Maria Moonset-Matuszewska na swoim blogu Moonset Story opatrzyła go pięknym mottem: klucz do nowego. Kulminacja przypadła na 20.44. I zauważcie, że data tego nowiu niosła w sobie aż dwie mistrzowskie jedenastki. Jedną z dnia, a drugą z sumy cyfr w całej dacie. Natomiast godzina kulminacji daje nam dziesiątkę, która się redukuje do jedynki i znowu symbolizuje koniec i początek, czyli domykanie jednego cyklu i zaczynanie nowego, ale przy tym niesie też w sobie jakości równowagi, dwójka i podwójnie, mistrzowsko podkreślonej stabilizacji, czwórka, 44. I teraz kilka fragmentów z artykułu na blogu Moonset Story, które zostały mi podświetlone i możecie również zestawić je z pamięcią tego czasu, około 11 stycznia, co się wtedy w Was i wokół Was działo. Pierwszy noworoczny nów Księżyca to czas, kiedy w zgodzie z cyklem księżycowym, a nie tylko z kalendarzem, kończymy rok i otwieramy się na nowy. Jest to również pierwszy nów po zimowym przesileniu. Czasie, gdy Słońce po przejściu przez ciemność rozpoczęło nowy cykl swej aktywności. Wraz z nim kończymy więc definitywnie rok 2023 i rozpoczynamy 2024. Jest jednak także poziom głębszy. Ten nów w znaku Koziorożca, najbardziej ziemskim i praktycznym ze znaków zodiaku, pomaga nam dopełnić i ukoronować 15-letni czas, kiedy Pluton, planeta głębokiej transformacji i odrodzenia, przebywał w tym właśnie znaku. Pozwala nam doprowadzić do końca to, co przez ten czas budowaliśmy, czy uzdrawialiśmy, i posmakować owoców tej pracy w postaci uwolnionej nowej energii do działania. Pluton do Koziorożca jeszcze na chwilkę wróci jesienią, ale już nie będzie mu towarzyszyć w tym znaku tak liczna reprezentacja planet ani nów. To jest więc moment, gdy bardzo podbita energia Koziorożca pozwala nam w pełni rozpoznać, co jeszcze wymaga kropki nad i, puszczenia, pożegnania, a co już możemy celebrować, jak widok ze zdobytego szczytu. Z tym nowiem możemy więc domknąć dużo więcej niż tylko ostatni cykl księżycowy, a także otworzyć dużo więcej niż tylko kolejny.
pewnym sensie ten czas jest jak klucz do otwierającego się roku i do szerzej, nieznanej przyszłości za rogiem. Być może jeszcze nie widać samej bramy. Być może życie nas już niebawem zaskoczy obfitością niespodziewanych bram. Teraz chodzi tylko, aż o to, by wybrać nasz klucz. Nasz klucz spośród masy złomu i trzymając go w ręku pozwolić, by on sam pokazał nam dalszą drogę. Znak koziorożca jak żaden potrafi nas ukierunkować na realistyczne i jednocześnie rozwojowe dla nas cele. Obrać dobrą ścieżkę, dobrze wystartować, pomagając nam skontaktować się z tym, do czego chcemy dążyć, czemu chcemy zadedykować ten rok. Jaki jest szczyt, na który chcemy się wspinać, a które możemy sobie podarować, bo tak naprawdę nic dla nas nie znaczą. Jak zmierzać do lepszego i pełniejszego życia, do realizacji naszych marzeń i pragnień w sposób dający nam poczucie wolności? To będzie jedno z ważnych pytań tego nowiu, tak jak pragnienie zmian i wyzwolenia od ograniczeń. Mogą do nas przyjść świeże pomysły, nieoczekiwane rozwiązania, coś, co natchnie nas entuzjazmem, nadzieją, nową wizją, a koziorożec będzie nas wspierał w uziemieniu tych idei i przekuwaniu ich na konkretne działania. I znów ufam, że ten nów był pięknym i spokojnym domknięciem przeszłości dla Was, dla nas wszystkich i przyszłości. Szeroko otworzył nowe drzwi. Amen. I aho! Dla najwyższego dobra wszystkich istot we wszechświecie. I tak jest. Przełom roku 2023 i 2024 jest znamienny jeszcze z jednego powodu. Układy planet z grudnia 2019 w zestawieniu z grudniem 2023 dają zaskakujące analogie, które bardzo wyraźnie wskazują na to, że oto kończy się czteroletni globalny cykl, który miał nas rozdzielić, a który zaczął się wraz z pandemicznym szaleństwem i eskalacją lęku, poczucia zagrożenia i wzajemnego oddzielenia, międzyludzkich podziałów, blokad, alienacji, społecznego dystansu i zamknięcia. Pewnie każda z Was po swojemu pamięta trudy tego czasu. W skrócie i bez wchodzenia astrologiczne szczegóły, początek i koniec tego cyklu obrazują widoczne na zdjęciu karty. Pierwsza z nich, ta po prawej, symbolizuje właśnie układ planet z grudnia 2019 roku. Jakże znamienne są słowa na niej. Most zamknięty. Odpowiedź brzmi nie. Ta sytuacja lub wydarzenia obecnie nie mają szans na rozwinięcie. I karta z lewej strony, która symbolizuje analogiczny układ planet, który jest związany z grudniem 2023 roku. I również odnosi się to do mostu, ale w jakże innej energii. Most, który oznacza komunikację, jednoczenie, łączenie, integrację, przełamywanie barier, blokad, dzielenie się, harmonię, kompromis. Oczywiście nie odbywa się to z dnia na dzień, nie odbywa się to na pstryknięcie palcem, ale dopełnia się powoli to, co otworzyła nam pandemia i cała ta towarzysząca jej atmosfera. I zaczyna się czas nowego otwarcia, które oczywiście dla każdego z Was, z nas, wszystkich będzie się objawiało w nieco inny sposób. O szczegółach tych niezwykłych synchroniczności możecie posłuchać w trzech filmikach z kanału YouTube Twinstrology, które podlinkuję. Wspierają one, cały ten kanał w ogóle wspiera procesy duchowego wznoszenia, zwłaszcza w odniesieniu do partnerstwa dusz, do świętych więzi, odwiecznej miłości, związków bliźniaczych płomieni, tak zwanych Twin Flames. O tym może kiedyś jeszcze w osobnym filmiku powiem. I przede wszystkim o misji tych posłańców światła w podnoszeniu wibracji Ziemi.
Te filmy są po angielsku, ale możecie włączyć napisy i ewentualnie polskie tłumaczenie. Pierwszy film, Closing a Four-Year Cycle for Twin Flames and Collective. End of Cycle That's Set to Keep Us Separated. Potem jest część druga i jeszcze jest trzeci filmik nawiązujący do tego tematu odnośnie pełni Księżyca w raku. Jeszcze powiem Wam o tym, że osobiście aż mnie poraziło to, jak bardzo te informacje są spójne i zgodne z tym, co działo się wciąż dzieje na przestrzeni tych 4 lat mojego intensywnego duchowego rozwoju i wznoszenia się już z poziomu połączenia z moją istotą, Konhą, które dokonało się w październiku 2018 roku. Jak bardzo jest to spójne i zgodne z tym, co się dzieje w relacjach z niektórymi ważnymi na mojej drodze istotami, w tym z tą najbliższą mi we wszechświecie, moim najwierniejszym energetycznym lustrem, z którym i osobno, i razem poprzez owoce wspólnej kreacji zakorzeniamy niebo ziemi, czyli najwyższe wibracje miłości bezwarunkowej przenosimy do ziemskiej rzeczywistości, tu i teraz. Z całego serca i z głębi mojej istoty błogosławię, by te zerwane jedynie w ludzkich umysłach, odwieczne i nierozerwalne więzi dusz, już z poziomu wzajemnie poszerzonej, również w relacjach z innymi pięknymi istotami, bratnimi duszami, z takiego właśnie poziomu poszerzonej świadomości, mogły zostać na nowo odbudowane, jak mosty, jak takie piękne mosty, tęczowe mosty na wszystkich poziomach istnienia dla najwyższego dobra absolutnie wszystkich istot we wszechświecie. Amen. I aho. I tak jest. I kolejny ważny, przełomowy moment tego roku już w styczniu. 21 stycznia 2024 to kluczowy dzień roku do wodnika, znaku nowej świadomości, wolności, rewolucji, buntu wobec opresji, wielkich humanistycznych idei, nowych technologii i odkryć zmieniających postrzeganie świata. Wraz ze Słońcem wchodzi na najbliższe 20 lat Pluton, planeta głębokich transformacji i odrodzenia. I znowu korzystam z fragmentów artykułu, wspaniałego, obszernego, wnikliwego, fascynującego artykułu. Wielka wdzięczność tutaj za ogrom pracy, który włożyła w napisanie, przygotowanie tego artykułu Maria Munset-Matuszewska na swoim blogu Munset Story. Oczywiście tylko fragmenty, najważniejsze, takie najbardziej znamienne, przywołuję, zachęcając do poczytania całości. Podlinkuję oczywiście ten artykuł. I korzystam również z informacji z newslettera, jaki dostaję od dłuższego czasu już właśnie od Marii Munset-Matuszewskiej. Bardzo też ciekawe, dodatkowe informacje uzupełniające te teksty na blogu. A więc, dzień roku, kiedy Słońce spotyka się na niebie z Plutonem, zawsze jest intensywny. To czas, kiedy uświadamiamy sobie to, co było ukryte. Docieramy do prawdy o tym, co się w nas zmieniło i co potrzebuje się zmienić. Kiedy nasza świadomość przechodzi transformację, co bywa bolesne, choć też wyzwalające. W tym roku jednak ta koniunkcja jest absolutnie wyjątkowa. W sobotę 20 stycznia Słońce spotyka się z Plutonem na ostatnim stopniu, a nawet minucie, koziorożca, w którym Pluton przebywał od 15 lat, od 2009 co roku. W miesiącu koziorożca przychodził ten dzień prawdy, odsłaniając kolejne etapy naszego procesu transformacji. A teraz czeka nas moment podsumowujący cały ten okres. No i możecie sobie przypomnieć, co się zadziało u Was właśnie w okolicy tego 2009 roku i kolejne lata, jak zmieniała się Wasza sytuacja życiowa, Wasze relacje. Parę minut później Słońce przejdzie do wodnika, a Pluton uczyni to 11 godzin później, już 21 stycznia. Koniunkcja Słońca i Plutona będzie więc jednocześnie czasem uwalniania od ciężarów kończącej się 15-letniej historii związanej ze znakiem koziorożca, w którym Pluton wydobywał na powierzchnię kolejne ciążące nam zobowiązania, uwikłania, struktury, traumy czy role społeczne.
jak i czasem zasiewania ziarna na nową, 20-letnią opowieść otwierającą tematy, jakim patronuje znak wodnika, w którym Pluton będzie nas prowadził przez nowe wyzwania i transformacje. I tu też dotyczy to tak naszej codzienności i naszych prywatnych małych transformacji, jak i naprawdę globalnych, tego, co się dzieje i w naszym kraju, i w ogóle na całej kuli ziemskiej. Przez ostatnie 15 lat mogliśmy wybudować takie czy inne imperium, coś osiągnąć, coś przepracować, zbudować jakąś pozycję. Jednak nawet największe osiągnięcia mogą stać się ciężarem. Dlatego teraz warto puścić to, co już nam nie służy. Oddać coś, co nieśliśmy zbyt długo, po to, by zrobić miejsce na ziarno nowego, które w czasie tej koniunkcji 20-21 stycznia głęboko w naszej podświadomości, także kolektywnej, zostanie zasadzone. Przed nami nowa 20-letnia epoka panowania wodnika wraz z Plutonem, czyli lata 2023-2043, co zdarza się zawsze około 20 lat przy cyklu trwającym aż 248 lat i przyniosło między innymi wielkie rewolucje, jak te w latach 1778-1798, czy 1532-1554, podążanie za życiową misją, odkrywanie i realizowanie swojego potencjału, akcent z jednej strony na wspólnotę, przyjaźnie i relacje z grupami, z drugiej na indywidualizm, by nawet w grupie zachować wolność, nowe idee, wzniosłe wizje przyszłości, kosmiczną świadomość, duchowość, przebłyski geniuszu, eksplorowanie różnych stanów świadomości, łączenie się z wiedzą i mądrością spoza materialnego świata, rozwój nauki, nowe technologie. To tylko wymienione hasła, które w niesamowity sposób są rozwinięte w tym wspomnianym przeze mnie artykule, do którego jeszcze raz gorąco Was zachęcam. Szczególnie po to, żeby porównać sobie, co na przestrzeni właśnie tamtych okresów historycznych działo się w tych różnych sferach przełomowego właśnie w tych dawnych wiekach. Jeszcze informacja, którą znalazłam na też wspaniałym kanale YouTube wspierającym rozwój świadomości. Nazywa się on Consciousness Evolution Journey. Linkuję też film, z którego czerpałam, i rozkład kart związany właśnie z tymi informacjami astrologicznymi, że w najbliższych tygodniach, czyli między 23 stycznia a 4 kwietnia, najpierw w znaku koziorożca, potem od około połowy lutego wodnika, który jest szczególnie mnie osobiście bliski jako mój ascendent, tak zwany rising sign, a w końcu ryb, połączą się również na nowo, by znów zatańczyć wspólny kosmiczny taniec Wenus i Mars, co sprzyja uwalnianiu wszelkich blokad w bezwarunkowym przepływie miłości, rozbudzaniu w nas pasji, wszelkiej kreacji, urzeczywistnianiu snów i harmonizowaniu tego, co męskie z tym, co kobiece, zarówno w nas samych, jak i we wszystkich naszych relacjach, pomagając nam budować i odbudowywać jednoczące mosty między sercami, tak byśmy najwyższe wibracje miłości mogli dawać i przyjmować w całkowitej wolności, bez żadnych wyjątków i ograniczeń. Niechaj moc wodnika wraz z Plutonem oraz Wenus i Marsem przyniesie nam wszystkim odrodzenie i same najpotrzebniejsze zmiany dla najwyższego dobra wszystkich istot we wszechświecie oraz wiele radosnego tańca na wulkanie. Amen i aho, i tak jest. Pełnia księżyca w znaku lwa. O, jakże piękny jest motto tej pełni, zew serca. No i data tej pełni, pierwszej w tym roku. Przypominam, 2024, którego cyfry tworzą ósemkę, więc data z roku ma ósemkę, a z dnia i miesiąca też daje w sumie 8, więc mamy w tej dacie dwie ósemki, jakby mistrzowskie, bliźniacze, 8-8. Nie tylko podkreślony aspekt tych nieskończonych możliwości, jakie daje nam podążanie tam, gdzie nas prowadzi zew serca,
ale też podwójne nawiązanie do karty mocy w tarocie, która właśnie ma ósemkę i łączy się ze znakiem lwa, patronującym sercu, odważnemu, dzielnemu, lwiemu sercu, mocą bezwarunkowej miłości, której nieskończoność symbolizuje znak właśnie tej ósemki przekręconej nad głową tej jasnej pani, która jest tym lwem na tej karcie i która bez walki, jedynie czułością i łagodnością poskramia bestię, ego, tak? Te symboliczne iluzje umysłu. No a razem, czyli 8 z dnia i miesiąca i 8 z roku daje nam 16, a razem 6 z jedynką daje nam 7. W sumie więc ten dzień i miesiąc pełni zachęcają nas do odważnych działań, do których wzywa nas ten zew serca i którym patronuje inna z kolei potężna karta tarota Rydwan, która jest oznaczona numerem 7. Tak jakby z boskim prowadzeniem i błogosławieństwem posyłani jesteśmy na misję, na którą ciągną nas połączone w harmonii yin-yang, tak? Biel z czernią, męski i żeński pierwiastek. Natomiast godzina kulminacji tej pełni daje nam w sumie 2/9. Znów mistrzowskie bliźniacze 9-9. I symbolizuje nam to nie tylko dopełnianie ważnego cyklu rozwojowego, ale też podkreśla podwójnie moc karty pustelnika. Czyli mamy kolejną kartę, tym razem z numerem 9. Mamy 3 karty wielkich arkan tarota, 7, 8, 9. No i ten pustelnik, hermit, 9, symbolizuje naszego wewnętrznego mędrca, przewodnika, który nam rozświetla mrok wszelkich iluzji, jasnym snopem światła, trzymanej w dłoni latarni, latarni świadomości. Co jeszcze raz podkreśla godzina tej pełni w całości, bo 9 plus 9 to jest 18, a 8 z jedynką daje nam znowu 9. No i jeszcze, jak kropka nad i, suma wszystkich cyfr i w dacie, i w godzinie kulminacji znów wzywa nas do odważnego ruchu w tej wewnętrznej równowadzie, bo to znowu jest 9 plus 7, 16, 6 plus 1, 7. Czyli mamy ostatecznie znowu 7 łączącą z tą kartą tarota. Okej, teraz kilka cytatów z pięknego artykułu na Moonset Story z wdzięcznością dla Marii Moonset. Pierwsza w roku pełnia, kiedy księżyc w lwie ustawi się naprzeciwko Słońca i Plutona w wodniku, będzie pierwszym jasnym rozbłyskiem potencjałów nowej plutonicznej epoki. Przyniesie prawdziwą ochotę na celebrację, kreowanie nowego, ekspresję naszych pragnień i uczuć w nowy sposób, z mnóstwem nowych okazji, pomysłów, wydarzeń. Pełnia w lwie jest przede wszystkim o szczerym i bezpośrednim wyrażaniu uczuć, nie powstrzymywaniu się od reagowania, gdy coś nas ugodzi, pozwalaniu sobie na ryk lwa wtedy, gdy potrzebne. Im bardziej wprost i z serca mówimy o naszych emocjach i tylko o nich, nie wikłając się w półsłówka, złośliwości, osądy czy inne, nie wprost wyrażone formy złości, tym mniejsza szansa, że będzie to raniące dla drugiej osoby. A nawet jeśli, to ta pełnia zachęca nas do szczerego ukazywania tego, co w naszych sercach, w taki sposób, który odsłania naszą wrażliwość, a jednocześnie daje nam poczucie siły. A to pozwala nam także rozmawiać o tym, co trudne i przyjmować emocje drugiej strony. Na głębszym poziomie ta otwierająca serce pełnia jest jak wezwanie do nowej przygody, zaproszenie do podróży w nowe krainy, jakie przed nami otwiera epoka Plutona w wodniku. Może to być czas wyłącznie radosnej celebracji, zabawy, kreatywności i cieszenia się powrotem nadziei i promieniami nowego, prześwietlającego przez zimowe chmury. Pełnia w lwie to czas, kiedy kontaktujemy się z tym, co rozpala ogień w sercu i wyrażamy to w świecie, a także odkrywamy, jakie emocje stoją za naszymi ambitnymi planami i wizjami. Pełnia ta przypomina nam bowiem, że wzniosłe idee nie znaczą wiele, jeśli nie są połączone z naszymi emocjami. By przyszłość, do której dążymy, mogła się wydarzyć, czasem potrzebujemy wyjść na arenę i pokazać,
kim jesteśmy i za czym stoimy. Jeśli coś do kogoś czujemy, potrzebne jest wyrażenie naszych uczuć. Gdy chcemy dzielić się naszą twórczością, potrzebna jest odwaga, by to pokazać. Jeśli mamy w swoim życiu dużą potrzebę zmian albo odczucie, że coś nas zbytnio ogranicza, ta pełnia może być zachętą do odważnego pokazania światu, na co się nie zgadzamy. Ryk lwa, jeśli tylko jest o tym, co naprawdę ważne, a nie złoszczeniem się na wszystko i wszystkich, bez związku z tym, czego naprawdę chcemy. Odpowiedzenie sobie na pytania, jakie emocje potrzebuję wyrazić, nawet jeśli to trudne, co potrzebuję pokazać światu, pomoże nam dotrzeć do esencji, a wyrażenie jej przywróci nam siłę lwa i odwagę, by być sobą i robić swoje, nie oglądając się na innych. Ważne jest przy tym, by zamiast skupiać swoją energię na negowaniu innych i ocenianiu, przyjrzeć się temu, co ja potrzebuję wyrazić inaczej. Co jest tą odmienną jakością, której brakuje wokoło, którą tylko ja mogę wnieść. I jak mogę to zrobić? W zgodzie ze sobą. Jak nie wycofując się z bycia razem, szukać takiego razem, które jest dla mnie żywiące. Jak łączyć intelekt i emocje w mój unikalny sposób? Ta pełnia oferuje nam szansę na to, by coś zmienić w tym, jak budujemy nasze sieci wsparcia i wspólnoty i przestać tracić energię na czucie się ponad to. Pełnia w lwie uczy nas miłości do samego siebie, która jest kluczem do przeżywania miłości z drugim człowiekiem, a także do własnej kreatywności, radości życia i spontaniczności. Tym, co odcina nas od miłości, są osądy. Osądzając innych, trudno jednocześnie kochać samych siebie. Trudno też jednocześnie czuć miłość do kogokolwiek. Przestawienie się z oceniania na kochanie to pewien wysiłek. Im więcej energii tracimy na ocenianie i porównywanie siebie do innych, tym trudniejszy jest powrót do trybu bezwarunkowej miłości. W każdej chwili jednak można zacząć doceniać siebie i innych w tych wszystkich sytuacjach, w których odruchowo uruchamialiśmy krytykę, zatrzymywać pojawiające się w głowie osądy i uruchamiać współczucie i wdzięczność. Doświadczanie darów tej pełni może się zacząć od wewnętrznej rewolucji, w której świadomie decydujemy się zasilać ogień w sobie. Miłością, docenieniem, przyjęciem, zgodą na beztroską zabawę zamiast wciąż samych siebie gasić. Wtedy też łatwiej będzie miłością obdzielać innych i nie szukać w nich kogoś, kto ma nas ciągle zapewniać o miłości, kiedy my sami w nią wciąż wątpimy. To czas, kiedy możemy rozpuścić wszystko to, co nas od niej oddziela i zaufać. Z miejsca miłości wykwita cała nasza kreatywność, spontaniczność, pragnienie zabawy i dzielenia się radością. Teraz możemy wyrazić siebie w pełni, bez krytyki i bez ograniczeń. Tańcząc, śpiewając, malując, pisząc, robiąc to, co zawsze chcieliśmy robić, choć brakowało nam odwagi. To idealny czas na rytuały miłosne, na świętowanie i dawanie sobie tego, co wyjątkowe. Ta pełnia z jednej strony może w nas rozbudzić mocną potrzebę świętowania z wybrańcem czy wybranką serca, a z drugiej dać odwagę do śmiałych ruchów i wyznań miłości. Niechaj pełnia w lwie przyniesie nam wszystkim to, co najlepsze, najpiękniejsze, najpotrzebniejsze. Wszystko to, ku czemu nas prowadzi zew serca. Amen. I aho! Dla najwyższego dobra wszystkich istot we wszechświecie. I tak jest. A już w lutym 2024 roku obecnie nam panującego rozpoczyna się chiński nowy rok, rok smoka.
mitycznego stworzenia, które łączy nas z dynamiczną siłą. Budzi uśpioną moc, wspiera w inicjacji, uwolnieniu od wszystkiego, co ciąży nam jak kajdany u nóg. Zsyła nowe inspiracje i rozwiązania. Smok jest zapowiedzią czegoś wielkiego. Mobilizuje Cię do wydobywania i zaangażowania całego Twojego potencjału. Przynosi szansę zmierzenia się z być może uśpioną dotąd Twoją prawdziwą naturą. Byś w pełni mogła rozbudzić swoją moc. Ukazuje dostęp do prastarej wiedzy Ziemi i prowadzi do wtajemniczenia, po którego poznaniu będziesz mogła dokonać wielkich rzeczy. I to dla Ciebie, siostro, bracie, w świetle, z całego serca i z głębi mojej istoty błogosławię dla najwyższego dobra wszystkich istot we wszechświecie. Amen. I aho. I tak jest. I na koniec jeszcze poczułam, że mam wyciągnąć kartę z błogosławieństwem dla Ciebie, która tego słuchasz teraz. Niezależnie od czasu, w którym coś Cię przyciągnęło do tego filmu. I mam taką piękną talię karty przemiany według Osho, które korzystają i z tradycji buddyzmu, i z tradycji chrześcijaństwa, i judaizmu, i tantry, i taoizmu, i różnych mistycznych przekazów. Dostałam je kiedyś od mojej cudownej mistrzyni hipnoterapii, Dagmary Konopackiej, jako energetyczne zrównoważenie pięknego procesu, który miałam honor z nią przeprowadzić. I już zaczęłam tasować te karty, już zaczęłam dawać intencje wyboru jakiejś jednej, kiedy po prostu przyszło do mnie 8. Otwórz na karcie z numerem 8 książeczkę z opisem. I tak zrobiłam. Została mi bez losowania wskazana karta z numerem 8. Niech będzie pięknym błogosławieństwem na ten rok 8. I karta ta nazywa się Bycie uczniem. I towarzyszy tej karcie piękna przypowieść pod tytułem Wielu nauczycieli Junna Ida. I teraz na koniec tego filmiku przeczytam Wam tę właśnie opowieść. W każdym zdarzeniu zawiera się jakaś nauka. Wszystkie zdarzenia takie są, ale trzeba to odkryć. Na powierzchni może to nie być widoczne. Warto być uważnym, przyglądać się wszystkim aspektom danej sytuacji. To taki wstęp i już przechodzimy do konkretnej opowieści. Kiedy umierał jeden z wielkich sufickich mistrzów, Junnaid, jego główny uczeń zbliżył się do niego i zapytał: Mistrzu, opuszczasz nas? A jedno pytanie zawsze było w naszych umysłach, ale nie mogliśmy zebrać odwagi, aby ci je zadać. Kto był twoim mistrzem? Twoi uczniowie są bardzo ciekawi, gdyż ty prawie nigdy nie opowiadałeś o swoim mistrzu. Junnaid otworzył oczy i powiedział: Bardzo trudno będzie mi odpowiedzieć, ponieważ uczyłem się prawie od każdego. Cała egzystencja jest moim mistrzem. Uczyłem się z każdego zdarzenia, jakie miało miejsce w moim życiu. Jestem wdzięczny wszystkiemu, co się zdarzyło, ponieważ dotarłem dzięki temu wszystkiemu do tego, czego się nauczyłem. Tylko dla zaspokojenia Twojej ciekawości podam Ci 3 przykłady. Pierwszy. Byłem bardzo spragniony i szedłem nad rzekę, niosąc moją miskę żebraczą. Jedyne, co miałem. Gdy dotarłem do wody, nadbiegł pies. Wskoczył do rzeki i zaczął pić wodę. Patrzyłem przez chwilę i wyrzuciłem moją miskę żebraczą. Była bezużyteczna. Pies sobie bez niej radził. Ja również. Wskoczyłem do rzeki, wypiłem tyle wody, ile chciałem. Przez parę chwil siedziałem w wodzie, dziękując psu. Dotknąłem jego łap z głębokim szacunkiem, ponieważ mnie uczył. Porzuciłem wszystko, co miałem, ale jednak ciągle kurczowo trzymałem się mojej żebraczej miski. Była to piękna miska. Bardzo starannie wrzeźbiona, a ja zawsze uważałem, aby nikt mi jej nie ukradł. Nawet w nocy kładłem ją pod głowę jako poduszkę, żeby nikt jej nie zabrał. To było moje ostatnie
przywiązanie. Ten pies mi pomógł. Było to takie oczywiste. Skoro pies może sobie poradzić bez miski żebraczej, jestem człowiekiem, czemu miałbym i ja sobie nie poradzić? Ten pies był jednym z moich mistrzów. Po drugie, mówił dalej. Zgubiłam się w lesie, a gdy dotarłem do najbliższej wioski, była już północ. Wszyscy spali. Poniewierałem się po całej wiosce, szukając kogoś, kto jeszcze nie spał i mógłby dać mi schronienie na tę noc. W końcu znalazłem takiego człowieka. Zapytałem go. Wygląda na to, że tylko dwie osoby nie śpią tutaj, ty i ja. Czy możesz dać mi schronienie na tę noc? Widzę po twoim stroju, że jesteś sufickim mnichem, rzekł ten człowiek. Biorąc cię do mojego domu, czułbym się nieco zakłopotany. Z chęcią bym to zrobił, ale muszę ci powiedzieć, kim jestem. Jestem złodziejem. Chcesz być gościem złodzieja? Przez chwilę zawahałem się, a złodziej rzekł. Lepiej, że powiedziałem ci to od razu. Złodziej chce, ale mistyk wydaje się wahać, czy ma wejść do domu złodzieja. Jakby mistyk był słabszy niż złodziej. Nie bój się mnie, przecież to ja powinienem bać się ciebie. To ty możesz mnie zmienić, możesz przemienić całe moje życie. Zaproszenie ciebie oznacza niebezpieczeństwo, ale ja się nie boję. Przyjdź, chodź do mojego domu. Jedz, pij, śpi, zostań tak długo, jak tylko chcesz. Ja mieszkam sam, zarabiam tyle, że wystarczy dla dwóch osób. Rozmawianie z tobą o wielkich sprawach będzie naprawdę ciekawe, ale ty chyba wahasz się. Uświadomiłem sobie, że tak właśnie było i poprosiłem o wybaczenie. Dotknąłem stóp złodzieja i rzekłem: tak, moje zakorzenienie we własnym istnieniu jest jeszcze bardzo słabe. Jesteś naprawdę silnym człowiekiem, a ja chciałbym przybyć do twojego domu. I chciałbym zostać nieco dłużej, nie tylko na tę noc. Sam chcę być silniejszy. Chodź więc, rzekł złodziej. Nakarmił Sufiego, dał mu coś do picia, pomógł przygotować się do snu i rzekł: ja teraz wyjdę. Muszę zająć się swoimi sprawami. Wrócę wczesnym rankiem. Wczesnym rankiem zapytałem go: powiodło ci się? Dziś nie. Zobaczymy jutro, odrzekł. Tak działo się stale przez 30 dni. Co noc złodziej wychodził, co rano wracał z pustymi rękoma. Nigdy jednak nie był smutny ani sfrustrowany. Zawsze był szczęśliwy i mówił: nieważne, zrobiłem co mogłem. Nic dziś znowu nie znalazłem, ale spróbuję jutro. Jak Bóg da, może jutro zdarzy się to, co nie zdarzyło się dziś. Po miesiącu wyjechałem. Latami całymi starałem się dostąpić najwyższego. Nigdy mi się to nie udawało. Za każdym razem, gdy postanawiałem poniechać wszystkiego, przypominał mi się złodziej. Jego uśmiechnięta twarz i słowa: jak Bóg da, może jutro zdarzy się to, co nie zdarzyło się dziś. Wspominam tego złodzieja jako jednego z moich największych mistrzów. Bez niego nie byłbym tym, czym jestem. A trzeciego spotkałem, wchodząc do wioski. Mały chłopiec niósł zapaloną świecę. Szedł do świątyni postawić tę świecę na noc. Zapytałem go: czy możesz powiedzieć mi, skąd przychodzi to światło? Sam zapaliłeś tę świecę, musiałeś więc widzieć, co jest źródłem światła. Chłopiec roześmiał się i rzekł: popatrz. Zdmuchnął świecę wprost przed moją twarzą i mówi: teraz ty widziałeś odchodzące światło. Powiedz mi, dokąd odeszło. Jeżeli powiesz mi, dokąd poszło, ja powiem ci, skąd przyszło, bo ono poszło w to samo miejsce. Wróciło do źródła. Spotykałem wielkich filozofów, ale nikt nie powiedział mi czegoś tak pięknego. Wróciło to do swego źródła. Wszystko w końcu wraca do swojego źródła. To dziecko uświadomiło mi też moją ignorancję. Chciałem zażartować sobie z niego, ale to ono zażartowało sobie ze mnie. Światło przychodzi znikąd, z nicości i odchodzi
w nicość. Dotknąłem stóp tego dziecka. Zdziwiony chłopiec zapytał, dlaczego dotykasz moich stóp? Powiedziałem mu, jesteś wielkim mistrzem. Dałeś mi wielką naukę, wielki wgląd. Od tamtej pory medytuję na nicości i stopniowo wchodzę w nicość. Wspominam to dziecko z wdzięcznością. Ciągle widzę je, jak stoi przede mną i zdmuchuje płomień świecy. Teraz nadszedł ostateczny moment. Świeca zgaśnie, światło odejdzie, a ja wiem, dokąd idę, do tego samego źródła.